Czy można kogoś skazać wyłącznie na podstawie zeznań naocznego świadka? Jak powinien wyglądać proces, w którym najważniejsze, obciążające zeznania składa dziecko? Dzisiejsza historia to obraz tego, jak taki proces wyglądać nie powinien i jakie konsekwencje może nieść za sobą oparcie całego materiału dowodowego tylko na pamięci osoby poszkodowanej. W liczącej ponad 20 tysięcy mieszkańców spokojnej miejscowości Berberton w stanie Ohio mieszka 58-letnia Judith Johnson. Kobieta ma dwie dorosłe córki. Bliscy ją uwielbiają, jest niezwykle troskliwa, ciepła i kochająca, ale nie brakuje jej również temperamentu i poczucia humoru. Niestety kobieta nie miała w swoim życiu szczęścia do miłości. Na swoim koncie ma kilka nieudanych związków, w tym też tych naznaczonych przemocą. Przez jednego ze swoich partnerów Judy została tak mocno pobita, że właściwie straciła wzrok. Dzięki wysiłkom lekarzy udało się przywrócić ograniczony stopień widzenia w lewym oku, ale prawe już nigdy nie wróciło do sprawności. Kobieta pragnęła innego życia dla swoich córek. Powtarzała im, że są piękne, wartościowe i zasługują na wszystko, co najlepsze. Kiedy jej córka Melinda wyszła za mąż w wieku 18 lat, za swojego wybranka Clarence'a, którego poznała w szkole średniej, wierzyła, że to jej droga do założenia swojej własnej, wymarzonej rodziny. I wszystko na to wskazywało, bo para doczekała się dwóch wspaniałych synów i trwała u swojego boku przez kolejne lata. Judy zauważała jednak wiele niepokojących sygnałów, o których otwarcie informowała swoją córkę. Punktowała niewłaściwe zachowania zięcia i uważała, że Melinda powinna związać się z kimś lepszym niż Clarence Elkins. Druga córka kobiety, April, również założyła swoją własną rodzinę i w 1991 roku urodziła córeczkę, Brooke. Pierwsza dziewczynka wśród wnuków Judith szybko stała się oczkiem w głowie swojej babci, a ich relacja była naprawdę wyjątkowa. Jest 7 czerwca 1998 roku. 6-letnia Brooke spędza noc u Judith. Dziewczynka uwielbia nocować u babci, a wspólnie spędzany czas zawsze daje jej mnóstwo radości. Tym razem jednak noc nie mija tak spokojnie i cicho jak zazwyczaj. 6-latkę ze snu wybudza jakiś hałas. Dziewczynka wychodzi z pokoju i kieruje się do salonu, gdzie zwykle śpi Judy. Kanapa jest jednak pusta, a niepokojące dźwięki dochodzą z kuchni, gdzie Brooke zauważa jakiegoś mężczyznę, stojącego nad jej babcią z błyszczącym narzędziem w dłoni. Przestraszona ucieka z powrotem do sypialni, zamyka za sobą drzwi i chowa się pod kołdrę, udając, że śpi. Nie udaje jej się jednak zrobić tego na tyle cicho, by nie zwrócić uwagi intruza. Mężczyzna po chwili wchodzi do pokoju dziewczynki i uderza ją tak mocno, że dziecko traci przytomność. Brooke budzi się kilka godzin później. Jest bardzo obolała, posiniaczona, a na jej ciele widać wiele ran. Nie pamięta ataku. Powoli wstaje i zaczyna szukać ukochanej babci. Jest mniej więcej 7 rano, kiedy 6-latka odkrywa jej bezwładne, zmaltretowane ciało. Dziecko zaczyna krzyczeć i potrząsać kobietą, ale Judith nie reaguje. Brooke podchodzi do telefonu i najpierw wybiera numer do domu swojej koleżanki, a następnie do sąsiadki. Nikt jednak nie odbiera. Dziewczynka wie, że stało się coś złego, a jej babcia wyjątkowo nie może jej pomóc, więc postanawia poszukać kogoś dorosłego. W zakrwawionej koszuli nocnej, z opuchniętą od łez i obrażeń twarzą, puka do mieszkającej 2 domy dalej sąsiadki. Kiedy Tania zauważa pobitą Brooke,
nie wpuszcza jej do środka, tylko prosi, by poczekała na werandzie, twierdząc, że przygotowuje właśnie śniadanie dla swoich pociech. Dziecko stoi tam ponad pół godziny. W końcu kobieta wychodzi i odwozi dziewczynkę do domu. Okazuje się, że Judith Johnson została zgwałcona, dźgnięta nożem, a w wyniku dotkliwego pobicia złamano jej nos, szczękę, obojczyk oraz kości czaszki. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Niestety oprawca nie oszczędził 6-letniej Brock. Dziewczynka przeżyła napaść, ale ona również została pobita i zgwałcona. Była też duszona. Szczęście w nieszczęściu, że niewiele z tego pamięta. Według relacji Tani, dziewczynka miała jej powiedzieć, że tym bezwzględnym intruzem był wujek Clarence. Zszokowani rodzice Brock czekają w szpitalu, gdzie ich córka przechodzi dokładne badania. Wtedy dziecko wyraża wątpliwość, czy osobą, która skrzywdziła je i babcię, na pewno był Clarence Elkins. Wkrótce jednak powtarza swoje zeznania, twierdząc, że napastnik wyglądał jak jej 35-letni wujek. Potwierdza te słowa przy lekarzach, rodzicach i policji. Zięć ofiary niemal natychmiast zostaje aresztowany. Policjanci zatrzymują go pod jego domem, oddalonym od miejsca tragicznych wydarzeń o około 60 kilometrów. Melinda, żona Clarence'a i córka zamordowanej kobiety, twierdzi, że w czasie napadu jej mąż był w łóżku. Kobieta nie przebywała tam jednak razem z nim, więc nie może być tego całkowicie pewna, ale dodaje, że to właściwie niemożliwe, żeby nie słyszała, jak wychodzi, bo na pewno wtedy ich psy zaczęłyby szczekać. Dopiero po chwili funkcjonariusze wyjaśniają kobiecie, co się właściwie stało. W taki sposób Melinda dowiaduje się o brutalnym morderstwie swojej matki, bezwzględnej napaści na kilkuletnią siostrzenicę i o aresztowaniu podejrzanego o te okrutne czyny męża. Mimo szoku i rozpaczy kobieta jest absolutnie pewna, że Clarence jest niewinny. Policjanci podejrzewają, że Melinda zwyczajnie go kryje. Funkcjonariusze nie badają żadnych śladów, choć istnieją przesłanki wskazujące na to, że sprawcą mógł być ktoś inny. Fakt, że napastnika wskazał naoczny świadek wydarzeń, jest dla nich argumentem, żeby nie marnować zasobów na dodatkowe śledztwo. Wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że rozprawy sądowe z udziałem dzieci bywają trudne, a tutaj najważniejszym świadkiem jest 6-latka. Zdarza się, że małoletnim brakuje odpowiednich słów lub doświadczeń, żeby opisać to, co im się przydarzyło. Zeznania często są niespójne i niekompletne. Istnieje też ryzyko, że przestraszone dziecko będzie bało się kary lub zwyczajnie będzie próbowało zadowolić i spełnić oczekiwania osoby, która zadaje pytania. Dr Steven Sisay, ekspert do spraw rozwoju dziecka, mówi reporterom ABC News, że dzieci zapamiętują inaczej niż dorośli. Pamięć kształtuje się wokół ich wiedzy i wcześniejszych doświadczeń, więc im są młodsze, tym mniej dokładne. Dzieci w wieku 2 lub 3 lat są w tym zazwyczaj najsłabsze, podczas gdy dokładność na poziomie dorosłych zaczyna się około 6 roku życia. Jednak głównym czynnikiem, który napędza różnicę w pamięci, jest to, ile dzieci wiedzą o danym wydarzeniu, zanim go doświadczą. Badania wykazały, że czasami mogą one być nawet dokładniejsze niż dorośli, ale wszystko sprowadza się do ostrożnego uzyskiwania informacji od naocznych świadków, ponieważ wiodące pytania lub rekwizyty mogą skłaniać do fabrykacji i fałszywych wspomnień. W niewykwalifikowanych rękach pamięć dziecka można łatwo zmienić. Dzieci często mówią to, co myślą, że chcemy, aby powiedziały. Są zdecydowanie bardziej podatne na sugestie, dlatego wszelkie komentarze, na przykład policji, mogą mieć na nie istotny wpływ. W czasie rozpraw sądowych przysięgli zazwyczaj wierzą dzieciom, szczególnie tym młodszym, ponieważ są one postrzegane jako niewinne i niezbyt skłonne do wymyślania wydarzeń takich jak chociażby wykorzystywanie seksualne. Za bardziej wiarygodnych postrzegani są również dorośli, którzy zgłaszają, że usłyszeli coś od dziecka.
Świadomość wszystkich tych utrudnień nie powstrzymuje działań wymiaru sprawiedliwości. W maju 1999 roku rusza proces, w którym głównym świadkiem zostaje kilkuletnia Brock. Clarence Elkins zostaje oskarżony o zgwałcenie oraz zamordowanie swojej teściowej Judith Johnson, a także o gwałt i napaść na 6-letnią wówczas siostrzenicę swojej żony. Prokuratura podpiera akt oskarżenia założeniami co do motywu sprawcy. Twierdzi, że ofiara wtrącała się w życie małżeńskie swojej córki i namawiała ją do rozstania. Sfrustrowany zięć w końcu miał nie wytrzymać i zabić swoją teściową. Dlaczego dopuścił się gwałtu oraz napadu na dziecko, tego oskarżyciel nie potrafi wyjaśnić. Przyjaciółka Judith zeznaje, że kobiecie zdarzało się obrzucać Clarence'a wyzwiskami, a nawet, że się go bała. Na miejscu zbrodni nie stwierdzono śladów włamania i znaleziono tylko jeden niezidentyfikowany odcisk palca, który niestety nie został właściwie zabezpieczony. Na tej podstawie śledczy stwierdzili jednak, że skoro nie było innych śladów, to jest wysoce prawdopodobnym, że napaści dokonała osoba, która bywała wcześniej w domu, co ma być argumentem działającym na niekorzyść oskarżonego. Mimo ciążących na nim zarzutów, mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Na miejscu wydarzeń nie znaleziono nic bezpośrednio łączącego go z tym, do czego tam doszło. Clarence utrzymuje, że noc spędził w mieście. Wieczorem pokłócił się z żoną i wyszedł, a następnie chodził od baru do baru, aż w końcu około 3 nad ranem dotarł do domu. Wezwani świadkowie potwierdzają, że widzieli mężczyznę tej nocy, ale trudno ustalić dokładne ramy czasowe. Melinda widziała, jak Clarence wracał do domu i wiedziała, że tam pozostał, ponieważ przez większość nocy nie spała, opiekując się chorym dzieckiem. Atak w domu jej matki miał miejsce między 2:30 a 5:30, a podróż do jej domu z posiadłości małżeństwa trwa około godziny. Mimo tego alibi nie zostaje uznane za pewne. W końcu na salę zostaje wezwana Brock. Dziewczynka zeznaje przez ponad 40 minut. Niewiele pamięta. Zaraz po uderzeniu straciła przytomność. Prokurator pyta dziecko, czy jest pewne, że w domu babci widziało wówczas wujka Clarence'a. Brock odpowiada, że tak, ze względu na jego twarz. Również sąsiadka Judith, Tonia, zeznaje, że kiedy rozmawiała z dziewczynką po napadzie, ta powiedziała jej, że sprawcą był oskarżony. Prawnik mężczyzny prosi ławę przysięgłych, by obejrzała nagranie z pierwszego przesłuchania Brock. Dziewczynka wcale nie zidentyfikowała wówczas swojego wujka, a mówiąc o sprawcy, używała określenia ktoś. Obrońca sugeruje, że gdyby naprawdę był to Clarence, ofiara od razu by to powiedziała. Przekonanie przyszło jednak później, co może świadczyć o tym, że ktoś zasugerował dziewczynce taką wersję. Przyjaciółka rodziny, która rozmawiała z Brock w dzień ataku, również potwierdza, że dziecko nie było pewne. Wspomniało o podobnym głosie i twarzy, ale nie było pewne. Wszyscy czekają na zeznania Melindy, ale mimo wyraźnego żalu i złości ze strony bliskich, kobieta staje po stronie swojego męża. Choć ofiarami były jej matka i siostrzenica, Melinda jest całkowicie pewna niewinności Clarence'a. Kobieta zostaje właściwie sama. Ciągle czuje rozpacz i ból po śmierci ukochanej mamy. Rodzina zupełnie się od niej odwraca, a jej mąż konfrontowany jest z okrutnym oskarżeniem. 10 czerwca 1999 roku, pomimo braku jednoznacznych dowodów, na podstawie zeznań Brock, Clarence Elkins zostaje skazany na karę podwójnego dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 55 latach za morderstwo, usiłowanie morderstwa, 2 przypadki gwałtu z użyciem siły oraz zbrodniczą napaść. Zrozpaczona Melinda odwraca się w kierunku swojej siostry April i mówi: ja wiem, że on tego nie zrobił. Matka Brock nie może zrozumieć, dlaczego Melinda wciąż wspiera męża, mordercę ich matki.
Kobieta składa jednak swojej zmarłej rodzicielce uroczystą przysięgę, że nie spocznie, dopóki nie dowie się, kto tak naprawdę pozbawił ją życia. Od momentu zbrodni rodzina tragicznie zmarłej Judith jest podzielona. Niektórzy członkowie twierdzą, że Clarence na pewno jest winny. Inni z kolei absolutnie nie wierzą, że mógłby mieć z tym cokolwiek wspólnego. Od czasu procesu Brock nie widuje swojej cioci Melindy ani jej dzieci. Żona skazanego jest zdruzgotana. Zapowiada, że walka dopiero się rozpoczyna, że teraz będzie znacznie bardziej agresywna, a ona zrobi wszystko, żeby jej mąż miał szansę na sprawiedliwość. Kobieta zatraca się w prowadzeniu własnego śledztwa. Poznaje system prawny, przegląda akta, ogląda programy detektywistyczne. Zastanawia się, gdzie szukać nowych informacji, kto może coś wiedzieć, kim może być podejrzany. Nie chce posądzać swojej siostrzenicy o kłamstwo, ale wie, że z jakiegoś powodu złożyła ona fałszywe zeznania. Największe nadzieje kobieta wiąże z badaniami DNA. Na własną rękę stara się pozyskiwać materiał genetyczny do testów od osób, które potencjalnie mogłyby być podejrzane. Melinda jest przekonana, że morderca wciąż jest na wolności. Nie wie, jaki był prawdziwy motyw tej zbrodni. Boi się o bezpieczeństwo swoje i synów. Kobieta łączy siły z rodzeństwem Clarence'a i razem gromadzą kwotę w wysokości ponad 100 tysięcy dolarów, które chcą przeznaczyć na prywatnego detektywa i nowego obrońcę. Zakładają stronę internetową i próbują na wszelkie możliwe sposoby nagłośnić kontrowersyjną sprawę. Wkrótce zatrudniają detektywa, byłego dziennikarza śledczego Martina Jenta, który wcześniej pomagał już przy uniewinnianiu niesłusznie skazanych oskarżonych, a nawet napisał książkę o tej tematyce. Jego specjalnością jest pomoc w unieważnianiu wyroków skazujących na podstawie złego postępowania z dowodami lub błędnych procedur prawnych. Po raz pierwszy od początku tego dramatu Melinda czuje się wysłuchana i zrozumiana. Kiedy mężczyzna zaczyna badać sprawę Clarence'a, niemal od razu stwierdza, że jest ona nie tylko całkowicie poszlakowa, ale też, że te poszlaki wcale nie tworzą nierozerwalnego łańcucha. Żaden bezpośredni fizyczny dowód nie powiązał Elkinsa z miejscem zdarzenia, a dziecko początkowo wyraziło pewne wątpliwości co do jego identyfikacji. Ponadto do badań nie wysłano włosów łonowych pobranych z ciała Judith, skóry spod jej paznokci ani materiału z okolic narządów płciowych. Jent uważa, że policja popełniła powszechny błąd, skupiła się na Clarence'ie i w związku z tym nie wzięła pod uwagę innych potencjalnie podejrzanych. Mijają 3 lata od procesu. Prawnik namawia Melindę, aby odwiedzili jej siostrę. Konieczna jest bowiem rozmowa z Brock. Jadą do niej bez uprzedzenia, a siostry w końcu choć na chwilę zostawiają za sobą wzajemny żal i rzucają się sobie w ramiona. Według niektórych źródeł Brooke zostaje zabrana na sesję hipnozy z nadzieją, że może przypomni sobie więcej szczegółów. Dziewczynka ma wówczas stwierdzić: to nie mógł być Clarence. Osoba, która skrzywdziła mnie i moją babcię, miała brązowe oczy, a Clarence ma niebieskie. W obrońcach skazanego budzi się nowa nadzieja, a prawnicy zamierzają walczyć o nowy proces. Jest tylko jeden problem. Sądy często nie akceptują stosowania hipnozy. Problemy z przypominaniem wspomaganym hipnozą obejmują możliwość, że odzyskane wspomnienie jest niekompletne, niedokładne lub oparte na jakiejś wiodącej sugestii. Może również wystąpić hipermnezja lub konfabulacja, wypełnianie luk fałszywymi materiałami, które wspierają własny interes podmiotu. Ponadto zahipnotyzowani pacjenci mogą doświadczyć wspomnień hipnotycznych, podczas których posthipnotyczna sugestia czegoś, co się nie wydarzyło, zostaje z mocą wsteczną, zintegrowana z pamięcią osoby, tak jakby rzeczywiście miała miejsce. Oprócz tego osobiste przekonania i uprzedzenia mogą mieć wpływ na sposób, w jaki dane wydarzenie zostało początkowo zarejestrowane, na jego interpretację podczas przypominania sobie lub na jedno i drugie.
Bardziej problematyczne jest tak zwane utwardzanie pamięci, które występuje, gdy fałszywe wspomnienie wywołane hipnozą wydaje się tak realne, że podmiot nabiera do niego fałszywego zaufania. Inne źródła podają, że dziewczynka przypomniała sobie o innym kolorze oczu sprawcy podczas wizyty cioci Melindy i prawnika, kiedy przyglądała się fotografii swojego wujka. Niezależnie od tego, kiedy faktycznie miało to miejsce, Brooke w końcu przyznaje, że nie jest pewna, że to on był sprawcą i właściwie nigdy nie była. Adwokat Clarence'a nagrywa zeznania dziewczynki, na którym mówi, że nie wierzy, że wujek mógłby zrobić coś takiego jej i babci. Prokuratorzy twierdzą jednak, że to rodzina wpłynęła na Brooke, chcąc za wszelką cenę doprowadzić do uniewinnienia Clarence'a. Sprzeciwiają się wnioskom o ponowny proces, uzasadniając to słowami. Sąd zdecydowanie nie powinien uważać tego zeznania za powód do kwestionowania dowodów zgromadzonych na rozprawie oskarżonego w sprawie jego identyfikacji. Sędzia zgadza się ze stanowiskiem prokuratury, potwierdzając, że świadek miała kontakt ze zbyt wieloma osobami, które były stronniczo zainteresowane wynikiem. Po wywołaniu medialnej burzy, Melindzie w końcu udaje się uzyskać dostęp do zabezpieczonych na miejscu zbrodni śladów. Niezbadane dowody przesłane zostają do niezależnego laboratorium, gdzie udaje się ustalić, że włosy łonowe nie należały do Clarence'a Elkinsa. Wszystkie badania wykonywane są na koszt rodziny skazanego. Mimo tego sąd ponownie odrzuca wniosek o wznowienie procesu, ponieważ DNA nie było częścią pierwotnej sprawy. Clarence i jego rodzina utykają w martwym punkcie. Ani zmienione zeznania głównego świadka, ani fizyczne dowody nie są w stanie zapewnić mu nowego procesu i co za tym idzie, szansy na uniewinnienie. Detektyw szuka więc innego sposobu i próbuje ustalić, czy zamordowana Judith znała może kogoś, kto faktycznie mógłby fizycznie przypominać Clarence'a i niespodziewanie znajduje taką osobę. Wytypowany mężczyzna doznał w dzieciństwie poważnego urazu głowy. W okresie dojrzewania i w dorosłym życiu często dopuszczał się impulsywnej przemocy. Nosił też przy sobie fragment kija bilardowego, rzekomo w celu samoobrony. Podejrzany jest co prawda znacznie młodszy od tragicznie zmarłej Judith, ale udaje się ustalić, że mimo tego interesował się nią w kontekście relacji romantycznej. Kobieta miała go jednak odrzucić i co najbardziej interesujące, zrobiła to zaledwie kilka dni przed swoją śmiercią. Detektyw dociera również do sąsiadów, którzy twierdzą, że po tragicznej nocy widzieli mężczyznę ze świeżymi zadrapaniami na twarzy i ramionach. Dla śledztwa istotna jest jeszcze jedna informacja. Podejrzany ma brązowe oczy. Rodzina i detektyw są przekonani, że wytypowali właściwego sprawcę, ale badania DNA wykluczają, że to jego włosy i materiał zostały zabezpieczone na miejscu zbrodni. Wtedy Melinda wraca do sporządzonych przez siebie notatek, akt i listy osób, z którymi jej matka mogła mieć styczność. Wtedy natrafia na artykuł prasowy na temat mężczyzny skazanego za pedofilię. Od razu rozpoznaje nazwisko. Earl G-Man ma bogatą kartotekę. Od napaści na innego mężczyznę na tle rasowym, porabunki oraz przestępstwa seksualne. W 2002 roku został skazany za zgwałcenie swoich trzech córek, wszystkich w wieku poniżej 10 lat. Co go wiąże ze sprawą Judith? Matką tych trzech pokrzywdzonych dziewczynek jest sąsiadka zamordowanej kobiety, do której 6-letnia Brooke poszła w zakrwawionej koszuli nocnej, kiedy odzyskała przytomność po napaści. Ta sama, która kazała jej ponad pół godziny czekać na werandzie, zamiast natychmiast wezwać pomoc. Nie poszła też do domu Judith, nie wezwała policji, tylko odwiozła dziewczynkę do rodziców. Podczas przesłuchania Tonia przyznaje, że jej partner tragicznego dnia wrócił do domu we wczesnych godzinach porannych z głębokimi zadrapaniami na plecach. Twierdził, że był z dziką kobietą.
Kiedy przerażona Brock, szukając pomocy, podeszła do drzwi ich domu, mężczyzna rozzłościł się i nalegał, aby kobieta nie wpuszczała jej do środka. Rozkazał też Toni, żeby trzymała policję z daleka. Najwyraźniej posłusznie wykonała wszystkie polecenia. Melinda zwraca na to uwagę prawnikowi, ale nie udaje im się przekonać sędziego, aby zlecił wykonanie testu DNA nowego podejrzanego. Wiedząc, że można je zbadać z polizanej koperty, Melinda wysyła listy do Mena pod fikcyjnym nazwiskiem w nadziei, że odpowie, ale ten nigdy tego nie robi. W sprawę angażuje się Innocence Project, czyli amerykańska prawnicza organizacja non-profit, której celem jest oczyszczenie z zarzutów osób skazanych wyrokiem sądu za przestępstwa, których nie popełniły. Główną metodą dowodzenia niewinności osoby skazanej jest przeprowadzenie badań DNA. Wkrótce na jaw wychodzi niezwykły zbieg okoliczności. Okazuje się, że Men odsiaduje właśnie kolejną karę więzienia w tym samym zakładzie karnym, co skazany Clarence Elkins. Mężczyzna jest na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w jego sprawie i wie, że teraz w końcu sam może przejąć inicjatywę w swojej sprawie. Nieustannie wypatruje okazji, aby pobrać od mężczyzny próbkę biologiczną. Chce to zrobić możliwie jak najbardziej dyskretnie. Wie, że na tym etapie są to tylko podejrzenia i nikt nie prowadzi oficjalnego śledztwa w sprawie Mena, więc należy zakładać, że mimo wszystko może się on okazać niewinny. Pewnego dnia Clarence zauważa, jak mężczyzna opuszcza na ziemię niedopałek papierosa i odchodzi. Szybko zabezpiecza niedopałek, wkłada go do chusteczki, a kiedy tylko udaje mu się zdobyć specjalną torebkę, wysyła papierosa do swojego prawnika. Mimo wielu obaw, przesyłka nie zostaje przechwycona przez strażników. Badanie DNA wykazuje, że nie można wykluczyć Mena jako źródła śladów biologicznych na miejscu zbrodni. Mimo tego prokurator okręgowy odmawia zwolnienia Elkinsa. Jego obrońca kontaktuje się wówczas z prokuratorem generalnym stanu Ohio, Jimem Petro, ponieważ prokurator okręgowy nie reaguje na jego wątpliwości i odmawia ponownego rozpatrzenia sprawy, Petro podejmuje niekonwencjonalne działanie w postaci zorganizowania konferencji prasowej, aby publicznie wywrzeć nacisk na prokuratora. Dopiero wtedy prokuratorzy zlecają dalsze badania DNA włosów znalezionych na miejscu zdarzenia i ponownie identyfikują Mena. Biuro przyłącza się do wniosku działaczy projektu Niewinność, którzy wnoszą o nowy proces dla Clarence'a. W 2005 roku, po zakwalifikowaniu Mena jako podejrzanego, funkcjonariusz policji z Beaverton zwraca uwagę prokuratury na istnienie memorandum z 1999 roku, datowanego na 4 miesiące przed procesem Elkinsa. Policjant aresztował wówczas Mena za niepowiązany napad. Podczas zatrzymania pijany i agresywny mężczyzna zapytał, dlaczego nie został aresztowany za morderstwo Judith Johnson. Zgodnie z zasadami, funkcjonariusz dokonujący aresztowania wysłał notatkę do detektywów pracujących nad morderstwem kobiety. Oświadczenie to nigdy jednak nie zostało ujawnione obronie. Melinda Elkins oficjalnie przyznaje, że podejrzewa, że sąsiadka mogła mieć wpływ na wskazanie Clarence'a przez Brock. Toni była pierwszą osobą, która rzekomo usłyszała od 6-latki, że napadł ją wujek. Pomimo podejrzanego zachowania jej partnera tego ranka, po odwiezieniu Brock do domu, Toni poinformowała matkę dziewczynki, że ta wskazała Clarence'a jako napastnika. To samo kobieta powtórzyła w trakcie procesu. W końcu, 15 grudnia 2006 roku, ponad 7 lat po skazaniu, po burzliwej walce żony i innych członków rodziny, Clarence Elkins opuszcza więzienie i wraca do domu. Po raz pierwszy od 8 lat mężczyzna spędzi święta z bliskimi. Clarence wyraża głęboką wdzięczność swojej żonie za wiarę w jego niewinność oraz wieloletnią walkę. Dziękuję wszystkim studentom prawa angażującym się w projekt Niewinność. Małżeństwo Melindy i Clarence'a niestety nie przetrwało.
We wrześniu 2006 roku do sądu wpłynął pozew o rozwód, a sprawa zakończyła się w 2007 roku. Para do dziś pozostaje jednak w bliskich relacjach przyjacielskich. W lipcu 2007 roku Mann stawił się w sądzie, aby zmierzyć się z zarzutami, które Clarence Elkins usłyszał 9 lat wcześniej. Clarence był obecny na rozprawie z Melindą, choć byli już wówczas w separacji. W sierpniu 2008 roku oskarżony w końcu przyznał się do morderstwa, usiłowania zabójstwa, włamania oraz gwałtu. Został skazany na dożywocie. Jego partnerce nigdy nie postawiono żadnych zarzutów. Wiele lat później Brock stwierdziła, że miała wówczas poważne wątpliwości co do identyfikacji. Po prostu nie byłam pewna, czy to był wujek Clarence, czy nie, ale za bardzo bałam się cokolwiek powiedzieć. Obudziłam się i zobaczyłam, że moja babcia nie żyje. Poszłam do sąsiadki i powiedziałam jej, że wyglądał jak mój wujek Clarence i brzmiał jak on. Zabrała mnie do domu i powiedziała mojej mamie dokładnie to samo. I wtedy wszyscy zaczęli wariować. A potem mama i tata zadzwonili na policję i powiedzieli im, że to mój wujek Clarence to zrobił. Mówiłam ludziom, że wyglądał jak on, a oni po prostu zachowywali się, jakby to był on. Nawet nie słuchali, co mówiłam. W listopadzie 2010 roku miasto Beaverton zgodziło się na ugodę w sprawie wniesionej przeciwko 4 funkcjonariuszom policji zaangażowanym w śledztwo i ściganie Elkinsa na kwotę prawie 5,5 miliona dolarów. Stan Ohio osobno wypłacił Elkinsowi ponad 1 milion dolarów odszkodowania. W 2011 roku Clarence i jego nowa żona Molly utworzyli stypendium Clarence Elkins Scholarship. Stypendium to zapewnia kwotę w wysokości 5000 dolarów rocznie na rzecz projektu Niewinność, mieszczącego się w Szkole Prawniczej Uniwersytetu Kalifornijskiego i obejmuje stypendium dla 2 studentów uczestniczących w projekcie Ohio Innocence Project każdego roku. Melinda Elkins odegrała kluczową rolę w przyjęciu przez Ohio ustawy Senatu nr 262, znanej również jako ustawa o DNA po skazaniu. Ustawa ta zawiera przepisy dotyczące badań DNA po wydaniu wyroku, z wykorzystaniem wytycznych mających na celu określenie wyniku. Melinda została także przewodniczącą zarządu organizacji Mieszkańcy Ohio przeciwko egzekucji. Jako mówca publiczny i obrońca ofiar nadal walczyła o sprawiedliwość i zwiększanie świadomości na temat niesłusznych wyroków skazujących. W jednym z wywiadów powiedziała, że ona i Clarence nigdy nie obwiniali swojej siostrzenicy Brock za uwięzienie. Ale przyznała też, że od czasu procesu nie rozmawiała ani z nią, ani ze swoją siostrą. Clarence Elkins odegrał kluczową rolę w przyjęciu przez Ohio ustawy Senatu nr 77, znanej również jako ustawa Ohio o ochronie niewinności. Ustawa ta zawiera przepisy wymagające od policji stosowania najlepszych praktyk w zakresie identyfikacji naocznych świadków, nagrywania przesłuchań na wideo oraz zachowywania DNA w sprawach o zabójstwo i napaści na tle seksualnym. Clarence angażował się także w wystąpienia publiczne na temat swojej sprawy i innych niesłusznych wyroków wskazujących w całych Stanach Zjednoczonych. W jednym z wywiadów siostrzenica Melindy wyraziła wyrzuty sumienia, że błędnie zidentyfikowała wujka i postawiła jego i Melindę w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Powiedziała, że pomimo niewinności Clarence'a i skazania właściwej osoby, relacje jej i jej rodziców z ciotką i wujkiem są nie do naprawienia.